powiedzieć, że październik to jest bardzo dobry miesiąc dla tego projektu. Bo to... spotkanie inaugurujące inwestycje, o której się mówi rządowa inwestycja, ale bez ukłonu samorządu nie byłoby oczywiście początku tego. Terti Ponte to taka nowoczesna i trochę tajemnicza nazwa, ale myślę, że będzie to wspaniałe miejsce dla inwestorów, dla biznesmenów, którzy będą chcieli tutaj mieć swoje biura i myślę, że to będzie taka nowoczesna wizytówka Włocławka, także bardzo się cieszę, że mam możliwość udziału w inauguracji tej inwestycji i życzyć sobie, żeby takich inwestycji samorządowo-rządowych i rządowo-samorządowych było jak najwięcej. Z korzyścią oczywiście dla mieszkańców nie tylko Włocławka, ale i okolic. Tak sobie myślę, kilku łopat. Kilku łopat nawet, tak myślę sobie, pierwszych. Że chyba wcześniej niż my się we Włocławku spodziewaliśmy. Nie, pani redaktor, później. Planowaliśmy rozpoczęcie budowy wcześniej, niestety sytuacja polityczna, czyli tak naprawdę wojna na wschodzie, napaść Rosji na Ukrainę wpłynęły na to, że ten termin przesunął się, bo mieliśmy zaburzenia na rynku związane z niepewnością. Ale teraz już jest sytuacja opanowana, budowa rusza, a kiedy się zakończy, jaki jest plan? Planujemy budowę na 18 miesięcy. Myślę, że skończy się wcześniej, ale mamy też okres odbiorów i tak dalej. Zawsze są jakieś ustekki. Generalny wykonawca nie chce o tym słyszeć, ale zawsze są ustekki, później poprawki, więc maksymalny okres to jest 18 miesięcy. Panie prezesie, proszę przypomnieć, jak będzie wyglądał ten budynek. A możecie, raczej kilka budynków. No możecie państwo zobaczyć tam. Ale do radia trzeba jeszcze opowiedzieć. A faktycznie, to jest radio. Budynki łącznie to jest 11 tysięcy powierzchni całkowitej, prawie 7 tysięcy powierzchni użytkowej, lokale usługowe na parterze, lokale usługowo-biurowe piętra, 5 kondygnacji. Cóż tam mamy? Budynek będzie certyfikowany budynek biurowy klasy A, parking podziemny, dużo rozwiązań z takich energooszczędnych, budynek niskoemisyjny. Zastosowaliśmy takie rozwiązanie na przykład jak rolety fotowoltaiczne, czyli rolety w oknach, które będą wytwarzać de facto prąd. Przetestujemy to, to jest drogie rozwiązanie, ale chcieliśmy kilkanaście takich rolet umieścić, żeby też tutaj lokalni inwestorzy mogli zobaczyć, że są takie rozwiązania i być może teraz przy tych cenach prądu warto je stosować. Panie prezydencie, czy ta inwestycja ma szansę zmienić sytuację w Włocławku? No ja muszę w ogóle powiedzieć, zacząć od tego, że właśnie wspominaliśmy z panem prezesem, że kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy, to mało kto wierzył i w otoczeniu pana prezesa i też moim, że w ogóle ten projekt dotrze do tej fazy, w której dzisiaj jesteśmy. Więc to jest taka duża radość nasza wspólna, że ten projekt jest realizowany we Włocławku i uważam, że fantastycznie on uzupełniać będzie nasz lokalny rynek pracy. My mamy miasto przemysłowe, w którym dość łatwo właśnie o pracę w przemyśle, natomiast przez całe lato w naszym mieście kształceni byli administratywiści, ekonomiści w naszych lokalnych wyższych uczelniach. Jestem przekonany, że takie centra usług wspólne, pod które takie budynki są realizowane, właśnie dadzą pracę tym osobom i tak jak powiedziałem, dopełnia w ten sposób nasz lokalny rynek pracy, więc myślę, że inwestycja ważna i potrzebna. Jest to realna szansa, żeby przekonać młodych po studiach, żeby we Włocławku zostali tutaj pracowali? Ja mam taką nadzieję. Zresztą mamy już pierwsze przykłady chociażby komercyjnego budynku biurowego, który jest w centrum miasta, uruchomiony kilkanaście miesięcy temu, kiedy to właśnie w tym budynku chociażby znalazło swoje miejsce, znalazł deweloper gier komputerowych. Myślę, że bardzo ciekawe i wiem, że korzystają chociażby z studentów i absolwentów naszej uczelni, więc to jest bardzo ważne, tak jak powiedziałem, dla rynku pracy wydarzenie. Dzięki. Rozwoju przemysłu dla spółki ARP Operator. Jest to moment inauguracji biurowca Tertio Ponte. Tertio Ponte, czyli trzeci most,
most pomiędzy miastem włocławskim a biznesem, rodzaj magnesu przyciągającego nowych inwestorów do miasta. Powiem to bez wahania. Jest to inwestycja, która jest na pewno bardzo wyczekiwana, bacznie obserwowana, sądząc po doniesieniach medialnych z ostatnich dni. Dziennikarze odfotografowali plac budowy. Dzisiaj oficjalnie budowa rusza, będzie o czym pisać. Pozwolą Państwo, że przedstawię uczestników dzisiejszej konferencji. Witam Panią Annę Dziębicką, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam Panią poseł Joannę Borowiak. Jest z nami Pan senator Józef Łyczak. Witam władze miasta Włocławka, Pan prezydent Marek Wojtkowski. Dzień dobry Panie prezydencie. Zastępca prezydenta miasta Włocławka, Pan Krzysztof Kłupucki. Jest z nami również, nie mogło zabraknąć, inwestora, czyli Mariusza Domerackiego, prezesa zarządu spółki Operator ARP. Generalny wykonawca, to jego dzień. Witam pana Adama Polińskiego, członka zarządu spółki Unibet. Serdecznie witam księdza prałata Michała Krygiera, proboszcza parafii katedralnej we Włocławku, który dokona poświęcenia placu budowy. Jest z nami także pan Jarosław Chmielewski, członek zarządu spółki Anvil. Witam pana Wojciecha Jaranowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam pana Piotra Kowala, przewodniczącego Rady Miasta Włocławka. Witam wszystkich zgromadzonych, witam radnych, witam przedstawicieli firm działających we Włocławku, przedstawicieli instytucji, które wspierały proces przygotowywania inwestycji. Witam dziennikarzy i wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, na stole mamy już przygotowany akt erekcyjny, a poza namiotem są już gotowe szpadle, tak żeby dokonać tej oficjalnej inauguracji inwestycji, ale zanim to nastąpi, zapraszam Mariusza Domerackiego, prezesa zarządu spółki Operator ARP. Witam serdecznie Państwa, witam w swoim imieniu i w imieniu prezesa Cezariusza Lesisza, który niestety nie mógł być dzisiaj z nami, wyjazd zagraniczny w sprawach służbowych. Szanowni Państwo, program Fabryka ma na celu zmniejszenie dystansu, jaki dzieli duże miasta, powiększającego się dystansu do niedawna, i miasta średnie i małe. Mamy do czynienia, i to osobiście zauważyłem, z Polską dwóch prędkości, czyli duże metropolie, które się rozwijały się intensywnie, i małe ośrodki miejskie i miasta średnie, gdzie mieliśmy do czynienia po pierwsze z depopulacją, po drugie z utratą przez te ośrodki funkcji społecznych, funkcji ekonomicznych. Pochodzę z Kujaw. Pochodzę z małego miasteczka na Kujawach i pamiętam lata 90., gdzie zamykano zakłady pracy. Tutaj był bardzo mocno rozwinięty przemysł przetwórczy. Bezrobocie w niektórych powiatach, jak powiat Lipnowski, pamiętam taki ewenement, bezrobocie powyżej 30%. I to było coś, co doświadczyło Kujawy. Cieszę się bardzo, przyjeżdżając w tej chwili z Warszawy, wcześniej mieszkałem w Wielkopolsce, na Kujawy, widzę zmiany. Widzę, że te miasteczka się zmieniają. Cieszy mnie, że takie miasto jak Włocławek, miasto z kilkusetletnią tradycją, ponad tysiącletnią tradycją, dzięki nam może się zmieniać. Szanowni Państwo, program Fabryka miał na celu dostarczenie w miastach średnich i mniejszych powierzchni biurowych wysokiej klasy, które pozwolą ściągnąć do tych miast podmioty zewnętrzne, szczególnie z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu, ale także, które będą służyć miejscowym przedsiębiorcom, lokalnej społeczności i, co ważniejsze, będą wizytówką tych miast. Szanowni Państwo, bez Państwa by nie było tej inwestycji. Chciałem wszystkim Państwu podziękować za to, że możemy tutaj rozpocząć tą budowę, bo to nie jest moja praca czy spółki Operator, w tym wiceprezesa Andrzeja Broniewskiego, ale to jest Państwa praca, bo dzięki Państwu my startujemy. Szczególnie chciałem podziękować władzom Agencji Rozwoju Przemysłu i nieobecnemu prezesowi Lesiszowi
Dziękuję pani minister Annie Gębickiej, która reaktywowała ten program w 2019 roku. Dziękuję panom prezydentom i władzom miasta, ale także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, bo to ich ciężka praca, ich profesjonalizm, ich życzliwość spowodowały to, że szybko uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i możemy rozpoczynać teraz budowę. Chciałbym także podziękować tutaj panu senatorowi i wszystkim państwu za wsparcie, władzom szczebla powiatowego, ale także władzom województwa. Szanowni państwo, liczymy na generalnego teraz wykonawcę, czyli spółkę Unibet, przedstawiciela spółki Unibet. Wszystko w ich rękach. Oczywiście będziemy pilnować, będziemy rozmawiać, będziemy starali się wpływać na to, żeby ta budowa przebiegała zgodnie z harmonogramem i żebyśmy oddali ten obiekt tak, jak planowaliśmy, czyli na początku 2024 roku. Szanowni państwo, chciałem też podziękować swoim współpracownikom i tutaj koleżance, która ten projekt od początku do końca nadzorowała, pani Patrycji Bębas. Tak naprawdę ona wykonała tutaj 70% pracy, nie ja, więc nie będę podpisywał się też pod tym. Dziękuję tutaj pani dyrektor biura poselskiego, pani Borowiak, za pomoc w organizacji tej imprezy, bo to, że w takiej miłej atmosferze możemy spędzić ten czas, to jest zasługa między innymi właśnie pani dyrektor. Dziękuję jeszcze raz państwu, a pani minister dziękuję za wsparcie na wszystkich poziomach i przełamaniu tych trudności, które pojawiały się po drodze w kwestiach formalnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Wiedemicy, że dużo brawa. Ja jeszcze dodam do tej listy pracownika z projekt. Panią Małgorzatę Golęto, która jest dzisiaj z nami. Brawa, myślę, że też dla autorów projektu jest bardziej zaproszona. Zapraszam pana prezydenta Marka Wojtkowskiego. Szanowna pani minister, pani poseł, panie senatorze, zaproszeni gości, panie prezesie. No cóż, pamiętam dwa lata temu bodajże, po raz pierwszy się spotkaliśmy w ramach tego projektu i nie chcę powiedzieć, że podchodziłem sceptycznie, choć z lekkim niedowierzaniem. Zresztą pani minister pamięta tę okazję. Później nagle sprawy potoczyły się bardzo szybko. Jedna, druga wizyta w Warszawie, została powołana spółka celowa na tę okoliczność i program Fabryka ruszył. Także serdeczne podziękowania. No my staramy się oczywiście robić, do czego zostaliśmy wyznaczeni, powołani, ale wiem, że bez wsparcia, osobistego zaangażowania pani minister Anny Gębickiej, pana prezesa, bo też żeśmy się spotykali, pani prezes, pewnie ten projekt by nie ruszył. Dzisiaj jest wielki dzień. Mogę powiedzieć, że jest to swego rodzaju taka deglomeracja gospodarcza, prawda? Bo to jest wielka szansa dla naszego miasta, dla stref, które tutaj funkcjonują i we Wrocławku, i w poszczególnych gminach, ale też szansa dla naszych wrocławskich uczelni, żeby profilować też swoje kierunki kształcenia właśnie pod ten powstający projekt. Także pani minister, panie prezesie, serdecznie dziękuję. Dziękuję też mojemu zastępcy Krzysztofowi, który też włożył tutaj bardzo w to wiele pracy. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią minister Annę Gębicką. Szanowni państwo, można powiedzieć, że październik to jest bardzo dobry miesiąc dla programu Fabryka we Włocławku, bo to właśnie w październiku 2018 roku zapowiadaliśmy rozpoczęcie starań o to, żeby właśnie ten projekt był we Włocławku realizowany. Później właśnie w październiku 2019 roku wraz z przedstawicielem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu miałam zaszczyt ogłaszać, że zapadła decyzja i ten projekt tutaj właśnie we Włocławku znajdzie swoje miejsce. Później właśnie też w październiku 2020 roku doszło do podpisania porozumienia między miastem Włocławek i między spółką Operator ALP. I można powiedzieć, że tak jak powiedział pan prezydent, później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Ja się cieszę, że ten program będący częścią strategii rządowej dotyczącej właśnie dania takiego impulsu rozwojowego dla miast średnich jest u nas realizowany.
faktycznie to wymagało wielu rozmów, wiele starań, ale muszę powiedzieć, że z obydwu stron była od początku wielka przychylność. I to jest bardzo ważne, bo ja zawsze powtarzam, że mimo tego, że reprezentujemy różne barwy polityczne, to najważniejsza jest współpraca dla dobra mieszkańców Wrocławka. I dziękuję bardzo przede wszystkim panu prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu, Cezariuszowi Lesiszowi, którego dzisiaj z nami niestety nie ma, ale z którym faktycznie odbyłam wiele rozmów, żeby przekonać go, że właśnie Wrocławek jest świetnym miejscem, żeby ten projekt zrealizować. Dziękuję panu prezesowi spółki Operator ARP Mariuszowi Domerackiemu za to, że zawsze z wielką cierpliwością i bardzo merytorycznie odpowiadał na wszystkie pytania, wątpliwości, które się pojawiały. I jestem pewna, muszę powiedzieć, że po tych spotkaniach miałam taką refleksję, że wiedząc, że ten projekt jest w tak dobrych rękach, on na pewno zostanie zrealizowany. Dziękuję też samorządowcom z Wrocławka, panu prezydentowi Wojtkowskiemu, panu wiceprezydentowi Kupuckiemu za to, że miasto Wrocławek odpowiedziało bardzo chętnie właśnie na tą rządową propozycję, żeby program Fabryka był we Wrocławku zrealizowany. I szanowni państwo, można powiedzieć, że takim słowem podsumowującym tą inwestycję jest wytrwałość, bo ogłoszenia starań o to, żeby projekt był realizowany, do jego realizacji była naprawdę długa droga. Ale dzięki wsparciu właśnie tym wszystkim osób, które zostały dzisiaj wymienione, to było możliwe. I jestem pewna, że wielu młodych ludzi znajdzie tutaj we Wrocławku dobrze płatną pracę właśnie dzięki temu miejscu, którego budowa dzisiaj się rozpoczyna. Tego życzę i życzę przede wszystkim, żeby ta inwestycja została zrealizowana terminowo, zgodnie z harmonogramem, jak najszybciej, bo myślę, że wszyscy mieszkańcy Wrocławka i w ogóle mieszkańcy całego regionu bardzo na to czekają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani minister. Pani minister wspomniała, że październik to jest taki bardzo szczęśliwy miesiąc dla tej inwestycji. Zerkam na generalnego wykonawcę, może do października przyszłego roku się uda. Ale to jest za chwilę, będę miał pani okazję się odnieść do tego. Zapraszam panią poseł Joannę Borowiak. Bardzo dziękuję pani minister, panie senatorze, panie prezydencie, szanowny panie prezesie, szanowni państwo, powitani przez prowadzącą dzisiejszą uroczystość, czcigodny księże prałacie. Na dzisiejszą uroczystość, na dzisiejsze uroczyste zbudowanie kamienia węgielnego, wbicie pierwszej łopaty, swój adres, stosowny list do uczestników skierował premier Mateusz Morawiecki. Pozwólcie państwo, że odczytam ten list. Szanowni państwo, uczestnicy uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę biurowca Tercio Ponte we Wrocławku. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego we Wrocławku biurowca klasy A o najwyższym standardzie wykończenia i znakomicie zlokalizowanego to wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców miasta. Towarzyszące mu symboliczne wbicie pierwszej łopaty, które ma miejsce podczas dzisiejszej uroczystości, stanowi początek inwestycji, mogącej w krótkim czasie stać się dumą całego regionu. Wrocławski biurowiec powstanie w ramach programu Fabryka, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i mającego za zadanie pobudzanie potencjału rozwojowego miast średniej wielkości. Wierzę, że inwestycja w rejonie ulic Bronickiego i Pruszyńskiej dla Wrocławka będzie właśnie takim niezbędnym impulsem, który pozwoli przyciągnąć do miasta firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Będzie też kolejnym krokiem w stronę budowania silnej i innowacyjnej Polski, o której zrównoważony rozwój nieustannie zabiegamy. Chcemy bowiem, jako rząd konsekwentnie do tego dążymy, by z nowoczesnej infrastruktury korzystali wszyscy Polacy, także z mniejszych ośrodków, by nie byli wykluczeni i na równi z mieszkańcami dużych aglomeracji mogli korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. Dziękuję wszystkim, którzy od kilku lat zabiegali o realizację budowy wrocławskiego biurowca w ramach programu Fabryka. Gratuluję wszystkim współautorom tego sukcesu, który z pewnością przyciągnie do państwa miasta nowych inwestorów. Niech ta inwestycja będzie dla państwa inspiracją do podejmowanych nowych, ambitnych zamierzeń z korzyścią dla całej lokalnej społeczności.
Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości przekazuję wyrazy szacunku oraz zapewnienie o mojej serdecznej pamięci. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Szanowni Państwo, wielokrotnie z panem premierem Morawieckim rozmawialiśmy na temat samego programu Fabryka, bo przecież jest to jeden z instrumentów realizacji programu odpowiedzialnego rozwoju, który powstał jeszcze w poprzedniej kadencji. I chcę tylko przypomnieć, bo historia budowy tej inwestycji jest troszeczkę wcześniejsza. Ta inwestycja ma swoją historię. A pierwszym pomysłodawcą budowy tego projektu i realizacji programu Fabryka we Włocławku był pan Jarosław Kilewski, który dzisiaj z tej racji jest z nami obecny na dzisiejszej uroczystości, jako ówczesny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Włocławka. Wtedy niestety nie było ze strony samorządu przychylności dla tej inwestycji, ale panie prezydencie, bardzo serdecznie się cieszę, że ta przychylność jest, że ona została wzbudzona, bo jak mówi polskie przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze, albo lepiej późno niż wcale. Moglibyśmy się już pewnie cieszyć tym biurowcem. Bardzo się cieszę, że pan prezydent wraz ze swoim zapleczem podjął dobrą decyzję. Chcę powiedzieć, że pamiętamy o tej inwestycji. Ja również spotykałam się często z panem prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariuszem Lesiszem i tu ogromne podziękowania dla pana prezydenta, bo dla pana prezesa, bo w 2018 roku Włocławek został wyłoniony do wąskiej grupy 7 miast, które utraciły status województwa. Spośród 38 miast zagrożonych utratą statusu społeczno-gospodarczego. Dziękuję panu prezesowi Lesiszowi za to, że Włocławek wciąż był na uwadze i cały czas w tej wąskiej grupie miast, w których powinien powstać ten biurowiec, był umieszczony i nie został z tej listy wykreślony. Tamta lokalizacja, tak tylko informacyjnie, to był budynek, obiekt poprzemysłowy po Fabryce Urządzeń Technicznych Wisła przy byłej tak zwanej starej jedynce. I ta lokalizacja jest odbierana przez przedsiębiorców jako dobra lokalizacja. Jestem przekonana, trzymam kciuki za wykonawcę tego obiektu. Szczególnie, że tu padł ten wątek października, prawda? To jest bardzo ważne. Chcielibyśmy wszyscy, ja także jako poseł tej ziemi, jako włocławianka, która całe życie związana jest z miastem, bo tu mieszkam, zresztą to jest moje osiedle, osiedle Południe i też cieszę się z tej lokalizacji, panie prezesie, bo budynek oprócz tego, że będzie spełniał swoje cele, założenia, czyli będzie mógł otwierać swoje podwoje dla czy to przedsiębiorców włocławskich, których witam serdecznie i bardzo dziękuję za państwa obecność tutaj. Cieszę się, że Państwo jesteście, to także, a może przede wszystkim, będzie ogromną szansą dla młodych ludzi. Jako włosławianka chciałabym, to leży mi na sercu, żeby młodzi ludzie, młodzi włosławianie mogli tutaj właśnie we Włocławku, chcą wprowadzić swój biznes prywatny, znaleźć dla siebie miejsce właśnie tutaj w tym biurowcu, po to, by mogli nie wyjeżdżać z miasta. Na to liczę i jestem co do tego przekonana, że ten program Fabryka w ramach projektu pana premiera Mateusza Morawieckiego będzie realizowany. I jeszcze raz dziękuję wszystkim. Cieszę się, że wspólnymi działaniami udało nam się doprowadzić ten projekt do realizacji. Dzisiaj odbywa się uroczyste wbicie pierwszej łopaty i dziękuję bardzo panie prezesie za to, że mogę być obecny na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. Miejscu chciałabym zaprosić pana Adama Polińskiego, członka zarządu spółki Unibaw. Szanowna pani minister, pani poseł, panie senatorze, przyjmowany księdze proboszczu, panie prezydencie, szanowni państwo, no przede wszystkim jako przedstawiciel generalnego wykonawcy chciałbym bardzo pogratulować tej inicjatywy, która jest najlepszym dowodem na to, że zgoda zawsze buduje i ta inwestycja będzie tego najlepszym przykładem. W imieniu pracowników naszej firmy, naszej grupy, w imieniu zarządu bardzo dziękuję, że obdarzyliście Państwo nas zaufaniem
że nam powierzyliście tak ważną dla tej, dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Włocławka realizację tej inwestycji. To nasza pierwsza inwestycja, którą realizujemy we Włocławku, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. Unibet jako grupa realizuje inwestycje w różnych segmentach na terenie praktycznie całej Polski, ale również za granicami. Może nie jest to powszechnie wiadome, jesteśmy od lat w dziesiątce największych firm budowlanych, ale co myślę istotne, bo też mówimy tu o rozwoju przedsiębiorczości, w naszym kraju jesteśmy największą firmą budowlaną z polskim kapitałem. I tym się szczycimy, choć oczywiście też staramy się funkcjonować nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych. Każdego dnia przeszło 1600 osób wstaje do pracy i pracuje na rzecz inwestycji, które realizujemy. Realizuje z pasją, wykorzystując swoje doświadczenie i jestem przekonany, że również tutaj tak będzie. Ta presja, jak widzę, od pierwszej sekundy jest i to bardzo dobrze, bo my lubimy realizować ambitne projekty, a ten nie tylko ze względu na swoje przeznaczenie, czyli rozwój przedsiębiorczości, aktywności gospodarczej, ale również ze względu na bardzo atrakcyjną formę architektoniczną i ciekawe rozwiązania technologiczne, jest dla nas naprawdę dużym wyzwaniem, które chcemy podjąć i które chcemy zrealizować zgodnie z Państwa założeniami w terminie, tak żeby mieszkańcy, przedsiębiorcy Włocławka mogli w pierwszej połowie 2024 roku wiosnę zacząć już w nowym budynku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, proszę pozostać na scenie. Zapraszam panią minister, panią poseł, pana prezesa, pana prezydenta, pana senatora. Należy złożyć podpisy pod aktem erekcyjnym. Zapraszam państwa. Przepraszam, tu. Proszę bardzo. Proponuję zrobić pamiątkowe zdjęcie z aktem erekcyjnym i przede wszystkim uczestnikami. Pracy związanej z przygotowaniem tego projektu.
Zapraszam panią Małgorzatę Golenko, pracownik z projekt, pracownik, który jest autorem koncepcji architektonicznej. Szanowni Państwo, bo mamy komplet podpisów, ale zapraszam do takiego wyjątkowego zdjęcia, bo to jest jedyna możliwość, żeby uwiecznić ten wyjątkowy moment. Zapraszam, panie prezesie. Tylko teraz tak, można to przesunąć. Drodzy, to dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy, powinno rozbudzać też naszą wiarę, naszą wdzięczność względem samego Boga, dlatego chcemy dziś też i dokonać poświęcenia tego miejsca. Znamy pewnie wszyscy słowa psalmu, który mówi, że jeżeli domu Pan nie zbuduje, to na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Dlatego chcemy oprzeć się na Panu Bogu i zanieść nasze modlitwy, by ta inwestycja jak najszybciej dobiegła końca. Dlatego wzbudźmy teraz nasze takie intencje, a zanieśmy te modlitwy do Pana Boga. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzie, Ty przez swojego Syna wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś go trwałym fundamentem swojego królestwa. Ty powierzyłeś też człowiekowi obowiązek pracy. Spraw prosimy, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli doprowadzić do pomyślnego końca tego dzieła, które dzisiaj rozpoczynamy dla naszego pożytku i ku chwale Twojego imienia. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Myślę, że budowę można oficjalnie uznawać za otwartą. Generalny wykonawca. Humus zaczęliśmy wsuwać. Głęboko tam tego humusu. To teraz wszyscy zostają i kopią dalej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym przede wszystkim podziękować. Pamiętam 2018 rok, kiedy wspólnie razem inicjowaliśmy powstanie programu Fabryka, bo to przecież Włocławek ma być tym miastem, które emanuje na poszczególne gminy wokół Włocławka. Tak myślę powinno być i cieszę się, że tak dużo przedsiębiorców jest dzisiaj z nami tutaj obecnych. Chciałbym na ręce dwóch panów prezesów złożyć ogromne podziękowania. Liczę na to, że ta inwestycja, która powstanie w naszym mieście, po pierwsze, że zmieni tutaj oblicze też tego osiedla, gdzie pewien kwartał zostanie zagospodarowany. Myślę, że we wspaniały sposób, tak jak widzimy to na tym projekcie, czy na tej makiecie, która tutaj wokół nas jest, ale do tego jeszcze właśnie nasi przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tych usług, które będą świadczone w tym budynku. I myślę, że to również sprawi, że Włocławek będzie silny gospodarczo, więc bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym na ręce pana prezesa Mariusza Domerackiego złożyć ten okolicznościowy adres z podziękowaniem i na ręce pana prezesa Cezariusza Lesisza, którego dzisiaj nie ma, ale myślę, że pan prezes Mariusz Domeracki przekaże panu prezesowi te podziękowania, które składam. Dziękuję bardzo. Panie prezesie. Patrycja, która reprezentuje spółkę Operator Art, przejmie podziękowania dla zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
A ja serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo.